Hejka, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, środa. Przypominam wszystkim, że to jest ostatni dzwonek, żeby zrobić zakupy, bo jutro święto. A ja wiem, że już niejednokrotnie przypomniałam Wam o jakimś święcie, bo po prostu w natłoku obowiązków zapomnieliście o tym. My idziemy z Emilką jutro sypać kwiaty, Emilia już się nie może doczekać. Ja zresztą też, i mam nadzieję, powiem Wam, że na ostatnią chwilę zamówiłam jej wianek i mam nadzieję, że on dzisiaj dotrze, bo jak nie, to jestem normalnie pod kreską. No, coś zawsze tam wymyślę, prawda? Jakieś fajne upięcie i wszystko, ale ona bardzo, bardzo chciała mieć tym razem wianek z kolorowych kwiatków. Także trzymajcie kciuki, żeby dotarł i jeśli dotrze podczas tego nagrywania, to Wam oczywiście go pokażę. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzach. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam w końcu łupy z mojego lumpka, bo one już chwilę leżą. Także zapraszam. Weźcie sobie kawę, herbatę, chyba że oglądacie późnym wieczorem, to złapcie lampkę wina i miłego oglądania Wam życzę. Lecimy dziewczyny, lecimy i kto mnie zna, kto mnie dzisiaj ogląda, to wie, że jakże mogłabym wyjść z lumpa bez torebki. No i tym razem nie było inaczej, słuchajcie, wzięłam dwie, jedną z nich już odkupiła moja siostra. Ona była granatowa Jennifer, troszeczkę była większa od tej, była bardzo, bardzo lekka. Siostra ją po prostu, ja jej zdjęcia wysyłałam, będąc na tym szkoleniu, powiedziała: bierz, słuchaj, ani się nie zastanawiaj, bo oczywiście te wszystkie rzeczy, tak samo jak i torebki, były po 6 zł. Nic się na razie, Bogu dzięki, nie zmieniło. Mimo całej tej inflacji, na szmateksie nadal mamy po 6 zł, więc nic tylko brać. Tutaj pokażę Wam torebkę w bardzo fajnym rozmiarze, bo nie jest ani duża, ani mała, taki średni, myślę. Jest to torebka z Puccini i tak, słuchajcie, dałam 6 zł za torebkę z Puccini, dorwałam, jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i już ją noszę, jak widzicie, jest wypakowana. Jedna duża komora, w środku jest standardowo, jedna z boku mniejsza kieszonka i dwie takie otwarte. Ona też posiada dwa zamki, także zasuwacie z jednej i z drugiej strony. Dobra, zasunę przynajmniej z jednej. I teraz tak, dwie rączki i jeden długi, regulowany paseczek, także albo noszę ją przerzuconą, tak, ale najczęściej powiem Wam szczerze, że noszę ją po prostu w ręce. Tutaj jest zamek, nie wiem, niby na telefon, ale słuchajcie, te nasze telefony teraz mają takie rozmiary, że te stare torebki po prostu nie ogarniają. Ja wrzucam tu po prostu klucze od samochodu, żeby potem nie grzebać jak gdzieś w torbie. Także tak, torebka Puccini, tak, ma oczywiście wszędzie właśnie te logo, mówię, wszędzie było na zamkach i tak samo tutaj widzicie na tym metalowym z przodu. Także ja jestem zachwycona tym rozmiarem, tym, że jest lekka, no i słuchajcie, że jest firmowa. A za taką kasę to żal było jej po prostu nie wziąć. No i teraz lecimy w ciuszki. Tu słuchajcie, jest koszulka i ona jest z Mojito, z takimi dwoma przepięknymi serduszkami z przodu. Mnie takie detale zawsze po prostu jak to sroka. Także ja zaraz biorę. No i ten kolor, to mnie zna, ja to wie, że ja bardzo lubię właśnie takie delikatne kolorki. Ona jest nic nie zniszczona, jest bez żadnych tam kołnierzyków i tak samo nie ma tutaj rękawków. Będę ją nosiła po prostu wkasaną w spodnie, tudzież spódnicę, bo tak, czasem zdarza mi się ubrać spódnicę albo sukienkę też ubiorę. Wiem, że mnie bardzo rzadko widzicie, ale jednak. Także taką koszulkę sobie kupiłam. Kolejna koszulka też nie ma ani rękawów, ani żadnych tam kołnierzyków, ale za to jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Słuchajcie, nie pytajcie, nie wiem co ja z tym kolorem, tak samo na paznokciach, jak zobaczyłam tą koszulkę, to po prostu musiałam ją wziąć, mimo tego, że ona ma plamki. Zaraz powiem, ja nie wiem czy aparat to chyci, ale to są takie minimalne plamki. Ja starałam się je dobrać, ale mi nie zeszły po pierwszym praniu. Po prostu ja spsikałam to tym odplamiaczem, ale one nie zeszły i nadal tutaj są. I chyba dlatego ona wylądowała po prostu na szmateksie. Tutaj jest odpinana, ma taki mały guziczek. Fajne jest to, że ma tutaj takie właśnie marszczenia i to robi całą robotę. No i słuchajcie, ten materiał jest taki naprawdę, nie dość, że bardzo soczysty, bardzo letni, wiosenny, to jeszcze przemilutki. Także taka koszulka za 6 zł. I tutaj taka narzutka ala skórzana, słuchajcie. Jaka to jest firma? Aśka Pinkowska, ty byś dobrze wiedziała.
Drôle de Copine, Paryż. Nic mi to nie mówi. Na pewno Aśce to coś powie, także tak. Ala skórzana narzutka, taka kurteczka. Tutaj można ją zapiąć, widzicie? Te koniki, czy jakże to się tam fajnie nazywa. Też ma takie metalowe detale, które też myślę dodają uroku właśnie całej tej kurteczce, będę tak mówić. I tutaj takie właśnie marszczenia, przefajna, nigdzie nie jest zniszczona. Fajne jest to, że nie ma tych kołnierzy, bo słuchajcie, jeśli kupujecie na szmatekcie, to wiecie dokładnie, że najczęściej one zniszczone są właśnie te kurteczki ala skórzane. Albo na rękawach się nic nie podziało, albo właśnie na kołnierzu. Zwracajcie na to uwagę, bo często po prostu łap, 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 a potem się okazuje, że kołnierz jest do niczego. A tutaj tego kołnierza nie było, więc sobie wzięłam. Taka, myślę, na wiosnę albo jesienią ona mi się po prostu przyda. No i ten kolor też jest fajny, bo taki popielaty, więc do wielu stylówek. Nie wiem kto, ale ja czasami kupię zimowy sweter w środku lata na lumpie. Ale znowu ten kolor, nie? No to jest coś, co po prostu mnie odświeża. Ja się w nim bardzo, bardzo dobrze czuję. No i tutaj jest łódka znowu, bez żadnych kombinacji. Jest bardzo przyjemny ten sweter. Nie wiem, z jakiej to jest firmy. Reserve, rozmiar S. Także tak. On jest trochę dłuższy, ale też znowu, jak gdzieś tam zahaczycie w spodniach z jednej strony, to będzie to fajnie wyglądało. Jest bardzo, bardzo przyjemny, także myślę, że się polubimy. Tu znowu, ja w ogóle gdzieś pojechałam, widzę, bez rękawa jakoś tak, no ale dobra, lato w końcu, nie? Firma Reserve, nawet nie wiedziałam. I taka związaniami z tyłu, słuchajcie, czasami trzeba po prostu elegancko wyglądać i ja w takich rzeczach ubieram po prostu do tego czarne spodnie i jest klasyk, torebka, buch i jakby tam gdzieś do urzędu czy coś. Słuchajcie, jak Was piszą, jak Was widzą, tak Was piszą i czasami po prostu myślę, że tu fajny jakiś wisiorek do tego. Ja będę chyba musiała to trochę lekko spiąć, co by mi cyc nie wyskoczył, trzeba byłoby go mieć, nie? Ale wiecie, no jednak, żeby się nie czuć zbyt mało komfortowo, że gdzieś tam coś się pokaże, no to ja sobie po prostu tutaj zepnę. I będę sobie pomykać w takiej bluzeczce. O, ona ma tutaj zamek. Nie, na cholerę mi, ja to tam wcisnę, wiecie, to tam na mnie poleci i będzie. Znowu bardzo, bardzo przyjemny materiał, normalnie jak jedwab, słuchajcie, druga skóra. Także tak, bardzo fajnie się to prasowało, powiem Wam, bo oczywiście ja jej wyprałam te rzeczy wszystkie. I tutaj znowu chyba Reserve, nie, tym razem Mojito XS. Te numery to są tak pochrzanione, że na to nie patrzcie, po prostu mierzcie. I ja już mam takie bluzeczki właśnie z tymi dodatkami, znowu, jakiś metalowy, granatowa, bez rękawa, cyk i jesteście ubrane, gotowe. Myślę, że też całkiem fajnie, tutaj mają właśnie przeszycia znowu na biuście, także coś, co potrzebuję po prostu na teraz. To jest tyle, dziewczyny, i do tego jeszcze kupiłam, ja tam mówię, że tyle, ale coś to jeszcze miałam, miałam parę spodenek dla Filipa, też takich dość eleganckich, ale one w tej chwili są po prostu w praniu i zmięte, nie chciało się ich wyciągać i nie będę Wam ich tutaj pokazywała. Chyba coś zmierzę, żeby nie było tak na sucho, także poczekajcie, coś zmierzymy. Dobra, jestem na pierwszy rzut, wyciała właśnie ta koszulka, z czego to było? Z Mojito, także tak wygląda, tak się prezentuje. Całkiem przyjemna, powiem Wam. Myślę, że fajnie leży i nie będę jej wkasała, bo to nie jest taka zbyt długa koszulka, żebym musiała coś tu przy niej kombinować. Wiecie co, ja zarzucę od razu tą popielatą może narzutkę i Wam się ją niej pokażę. Pewnie to nie będzie wyglądało jakoś... Ale w sumie kolory może się nie bardzo rydzą. Tak to wygląda. Tak, proszę Państwa, myślę, że spoko leży, choć ja powiem Wam, że nie lubię. Ale tu i tak nie są duże te poduszki, także no ja nie lubię tych poduszek, zawsze mnie to irytuje. Ej, słuchajcie, to sobie będę. Zarzucę jeszcze, pokażę Wam się jeszcze z tą torebką. Ale wiecie co? Mało tego, te dżinsy wtedy też kupiłam, ja Wam już raz o nich wspominałam. Także tak, tylko że ja je osnukałam po prostu, w sensie obcięłam i obszarpałam, żeby były takie. I też je bardzo, bardzo lubię, bo są wysokie. No i teraz ta długość moja. Także tak, torebka prezentuje się, tak? I ja w całej tej okazałości 6 zł, 6 zł, 6 zł i 6 zł. Powiedzcie, ile liczyła moja stylówka teraz. Także poczekajcie, zmierzę coś jeszcze, a co?
I tak prezentuję się w soczystym kolorze. Myślę, że też nie jest źle. Słuchajcie, tu sobie ją wcisnęłam w spodnie, aczkolwiek z tyłu wyjęłam, wypuściłam, nie jakoś tak lepiej się czuję. Mało tego, słuchajcie, nawet udało mi się guzik zapiąć samej, także też spoko, że nie będę musiała nikogo prosić. Także tak to wygląda. Powiem Wam, że podoba mi się ten kolor. Nie wiem, jak Wy to odbierzecie, ale całkiem fajnie. Do tego te paznokcie? Nie wiem. Tak wesoło się po prostu poczułam, taki limonkowy, soczysty, dodający powera. Także tak wygląda ta bluzeczka na mnie. Słuchajcie, przez to całe mierzymy, szlak trafił moją fryzurę, teraz się okręciłam i to słuchajcie, jeszcze Wam coś opowiem. To była lokówka, jakaś tam, nie wiem ile ona miała lat, w każdym razie mega wiekowa i wiecie co, po prostu nie kręci się to coś tyle razy, co mi ją wydarło gdzieś z kontaktu, gdzie ja tam, wiecie, kręcę, tu się zwija cały ten kabel i nagle fru, sobie poleciało, także ja się naprawdę nauczyłam, żeby gdzieś jakiegoś loka pierdyknąć, a tymczasem pomieszałam parę rzeczy, no i były se loki i jestem trochę rozczochrana. Ale wracając do tego mierzymy, powiem Wam, że przeprzyjemny jest ten sweterek, bardzo dobrze się w nim czuję. No i oczywiście kolor robi robotę, rozświetla mi buzię, ja się bardzo dobrze czuję właśnie w takich delikatnych kolorkach. Także tak wygląda i czuję, że się polubimy, bo naprawdę jest bardzo wygodny i nie jest też za długi. No ja go oczywiście podwinęłam, jakbym go całkiem opuściła, to worek na ziemniaki jedziemy, ale nie. Ja sobie będę go nosiła po prostu, albo jeszcze go wkasam w spodnie, a co, zaszalejemy. Także tak, przeprzyjemny, przewygodny i na pewno będziemy się lubili i na pewno będziecie mnie jeszcze w zimie oczywiście, gdzieś tam jesienią widzieć właśnie w tym sweterku z Reserve za całe 6 zł z Lumpa. No dobra, omierzyłam się, tak jak mówię, moja fryzura sobie gdzieś tam wymiękła podczas tego mierzymy. Słuchajcie, zerkam tutaj, bo tutaj mam wszystkie te ciuchy, także ja teraz zanoszę je do mojej garderoby, układam i zabieram się za gotowanie, a Was zapraszam na dalszą część tego vloga. Moi kochani, czas zająć się gotowaniem, ale zanim to pokażę Wam coś, co sobie kupiłam. Jest to taka półka, przyprawnik można powiedzieć, ona wisi właśnie w kuchni, przy samej kuchence, na pewno już może zobaczycie ją po prostu w następnych filmach. Ona była brązowa, ale wiecie, trochę sprayu czarnego i przemalowałam, bo po prostu bardziej będzie mi ten kolor pasował wtedy do kuchni. Ten brązowy nijak się miał. On był taki jak te nakrętki tutaj, widzicie? Ale nakrętki nie tyle mi przeszkadzają, co przeszkadzało mi właśnie to drzewo tutaj z boku. Także trochę spraya i zostało to odmalowane. Zobaczcie na to, tutaj są właśnie te słoiczki i one już tutaj przyszły z przyprawami. Można było sobie wybrać te przyprawy. Ja tego nie robiłam, chciałam po prostu losowo. I co oni tu mi przysłali, już Wam mówię. Pieprz ziołowy, curry. Tutaj jest... Odbija mi się przyprawa do grilla, papryka słodka mielona, przyprawa do drobiu, chili. Tutaj jest ziele angielskie niżej, pieprz czarny, kminek, oregano, majeranek i sól. Tak myślę, że tak fajnie, nawet nie jakieś wydziwiane przyprawy, które po prostu nie wiedziałabym do czego użyć, tylko coś, co używam, coś, co znam. Tutaj też jest ręcznik papierowy, on już też przyszedł w całym tym komplecie razem właśnie z tymi słoiczkami pełnymi przypraw, także fajnie, bo mam nic, tylko trzeba było po prostu powiesić. Można było od razu powiesić, ale ja tak jak mówię, jeszcze chciałam sobie to odmalować i bardzo mi się tutaj podoba tuż przy kuchence, podręcznie i będę z tego korzystać. Na pewno będę też po prostu dosypywać przypraw, których będę najczęściej używała, które będą mi się kończyły. Także bardzo fajny przyprawnik. Myślę, że nie jedna z Was po prostu znowu coś zmałpuje, jak często mi piszecie pod filmami. Teraz ujęcie z mojej pralni, słuchajcie, bo przyszłam wyjąć z suszarki pranie i jak już tutaj jestem, przypomniało mi się, że ja mam zakupy, których Wam nie pokazywałam z Action, także teraz Wam pokażę, na co się skusiłam. W zasadzie ja to po to poszłam, ja już byłam po to raz, ale tego nie było i teraz się udało, było całe 2 sztuki, także wzięłam całe 2 sztuki, bo ja akurat 2 sztuk potrzebowałam i udało się, także teraz Wam pokazuję, co wzięłam.
po co poszłam i co wzięłam oprócz tego, po co poszłam. Trochę nie po polskiemu, ale myślę, że zrozumiałyście. Także przełączam się i pokazuję Wam, co upolowałam w Action. No i to jest coś, po co poszłam, ja mówię nie jeden raz, bo po prostu tych koszy ja nie mogłam nigdzie dorwać, a bardzo zależało mi właśnie na tych z Action, bo one są całkiem spore dziewczyny, zobaczcie, a ich cena jednego 12,99, także łapłam dwa, bo były dwa, mają bardzo fajne rozmiary, mają bardzo fajne rączki, tutaj trzy, także nie wiem dlaczego trzy, a nie cztery, no ale dobra. Bądźcie mądrzy, piszcie wiersze. To wiedział chyba ten, kto to tworzył. W każdym razie dla mnie wystarczyłyby te dwa. Dwie rączki, o tak. No i kosze też dwa, bo chciałam mieć dwa. Wiecie co, właśnie tutaj w pralni bardzo ich potrzebowałam, bo no, czasem zaplanuję to pranie, ale coś mi tam wypadnie i nie zawsze jestem w stanie to złożyć i od razu wynieść na półki, albo do pokojów, albo właśnie do kuchni znieść na dół. I właśnie takich koszy potrzebowałam między innymi po to, żeby do nich wrzucić choćby te skarpetki, majtki, żeby tu był porządek od razu. Wiecie, porządek, bo jest w koszu wszystko zapakowane. Albo właśnie, tak jak mówię, zanieść wszystkie ręczniki w jedno miejsce, żeby mi się nic nie rozsypało. Ścierki na dół z razem z pościelą, bo ja na dole przechowuję. Także wszystko bym sobie pakowała do tych koszy i byłoby... Nawet fajnie, jakby stały właśnie sobie tutaj z tymi niewyniesionymi, bo czasem właśnie tak wygląda, że nie zdążę wynieść tego prania, więc nawet tu już by nie tworzył się taki bałagan z tosami ułożone, tylko wszystko w koszu zapakowane, podchodzę, zabieram do danego pokoju, do danego pomieszczenia i jest po sprawie, także po to poszłam, ale oczywiście już tutaj widzicie pewnie. Łapłam też i zaraz będę patrzyła na paragon, łapłam sobie właśnie takie cztery, bo tutaj są cztery. Taki stojaczek z czterema deskami, dziewczyny. Deski do krojenia 21,95, słuchajcie. Tutaj pisze, że na uchwycie 5 części. No jest 5 części, bo 4 deski, no i stojak. Też będzie fajnie to wyglądało w mojej kuchni. No myślę, że będzie też służyło fajnie, bo będą w miejscu, będą, myślę, wysychały. I będą zawsze właśnie w jednym miejscu, nie tworzył się jakiś tam bałagan po nawet szufladach, bo to wiecie, jeździ i w ogóle, a tu będzie, myślę, na stojaczku fajnie wyglądało. No i łapam jeszcze przy okazji taki też całkiem spory kosz, za który dałam 9, poczekajcie, nie, okłamałabym Was, 14,95, tak? Tak, 14,95, całkiem spory koszyk, ja bardzo lubię takie koszyki właśnie do przechowywania różnych rzeczy, o... Tutaj mam taki mniejszy, który ma już lat chyba X, także tak. I tutaj popatrzcie, na co się skusiłam, to jest taki minutnik. Ja nie wiem, ile z Was, ale ja potrafię jaja czasami gotować, słuchajcie, 10-15 minut. Nie wiem, na jaką cholerę, one zawsze są twarde, nie? Ale po prostu zapominam i często to są się, Jezu, moje jajka, pewnie woda wyparowała i pewnie spaliłam garczek, bo dzięki jeszcze takiej sytuacji nie doszło, ale... Czasem mam taką właśnie myśl, a tutaj coś, co mi przypomni o tym, że te jajka, bądź ten ryż, czy makaron będzie się gotował, także taki minutnik, tutaj widzę, że dołączona została bateria. Nie wierzę bardzo tej baterii, no ale dobra, skorzystam, skoro ona jest. I taki minutnik 9,99, słuchajcie, ja sobie wzięłam biały, ale były jeszcze popielate i były jeszcze w kolorze czarnym, także ja... Mam nadzieję, że to się da przymocować, przykleić, a jak nie, to po prostu taśma dwustronna i przymocuję sobie to właśnie gdzieś tam na meblach z boku w kuchni. Mam nadzieję, że to będzie piszczało. No tak jak widzicie, jest to nowe w opakowaniu. Jeszcze tego nie testowałam. Jak będę testować, to Wam po prostu powiem co i jak. A za chwilę wyjmuję te deski z tego, z tego uchwytu. I sobie je obejrzę, jak one wyglądają. Widzę, że nie są krzywe, bo czasem to wiecie, jak to jest zrobione od czapy. No a tutaj nie duże pieniądze, a myślę, że fajnie to będzie wyglądało w kuchni. No i w końcu dopadłam te moje pojemniki, na które właśnie tak polowałam. I były całe dwa, także ucieszyłam się łapą od razu i wszystko sobie pakowałam do nich, także nie musiałam brać reklamówki. To są całe moje zakupy z Action. I deski wylądowały w tej części kuchni, myślę, że też to tak fajnie będzie wyglądało właśnie obok tego papieru, czy tutaj tych metalowych
metalowego koszyczka, także tak. Powiem Wam, że spoko, cieszę się, że to wzięłam, bo fajnie to wygląda. Jeszcze nie wiem, czy to na 100% będzie tutaj stało. Tak, spokojnie, tej szafki to bardzo, bardzo, z tej szafki bardzo mało korzystam, bo tam jest właśnie szkło, takie świąteczne powiedzmy, albo jakieś kieliszki do wina, także bardzo rzadko z tego korzystam. Także ja im mało otwieram, więc mogłoby to tutaj stać, ale nie wiem, czy nie postawię tego jeszcze koło chlebaka. Co do tego minutnika, zaraz Wam pokażę. Drze się jak byk. Także, dobra, działa. Ale powiem Wam, że bardzo lipny jest ten magnes tutaj, bo on się wcale nigdzie nie chce trzymać. Próbowałam na lodówce, zjeżdża, ale ma właśnie tutaj takie, no, oczko, gdzie możecie przyczepić to, zawiesić, o tak powiem. Ale ja myślę, że u nas sprawdzi się to na tej dwustronnej taśmie. Także tak. Takie zakupy, tak to wygląda. No i ten mój przyprawnik, z którego tak bardzo się cieszę, bo też fajnie wygląda. Taka mała zmiana w kuchni, ale myślę, robi robotę. No i dobrze wydane pieniądze, nie wyrzucone w błoto, bo nie dość, że ładnie wygląda, to myślę, że będzie mi to po prostu służyło. No a teraz wszyscy wielcy ogrodnicy będą się ze mnie śmiać, bo uwaga, w skrzynkach po jabłkach wylądowały moje ogórki, bo ja mam naprawdę mało miejsca, a bardzo chciałam je mieć. I słuchajcie, tutaj też Wam pokażę, widzicie moją jukę, będzie kwitła, piękna. To mój milin, czy jak on się tam nazywa, w każdym bądź razie już czekam, żeby zakwitł. Mój warzywniak też kipi, dokładnie kipi swoją roślinnością, bujnością. Także tak, cebule już tylko czekają na Jana, bo ja po Jana je załamuję i też będą właśnie fajnie wyglądać. Marchewka to normalnie, nie wiem, przeszła samą siebie i już ciężko mi ją po prostu wyplewić. Buraki mam nadzieję, że nie poszły w nać, choć też z niej skorzystam oczywiście, ale że będą się wiązały bulwy. No i tak, pomidory tam dały czadu też, mimo tego, że są na polu, na razie jest ok. Jeszcze dwa słowa z mojego namiotu, zobaczcie tu. Widzicie? Doczekuję się małych pomidorków. Cieszy, cieszy, tutaj też. Ja ich nie zapylałam, słuchajcie, u mnie zapylanie polega na tym, że ja po prostu potrząsam tymi kwiatkami i one w ten sposób się zapylają. Tak, gdzieś podpatrzyłam na jakimś tam kanale i tak właśnie robię. Zobaczcie tu. Tutaj też mamy papryczki. Słuchajcie, takie niskie jakieś te papryki w ogóle w tym roku, bo w porównaniu do pomidorów to są bardzo, bardzo niskie, ale mają już owocki, o, tam. I myślę, że fajnie, bo zobaczcie, jakie niskie są papryki. A tam proszę bardzo, całkiem wybujało. Ja wiem, że są niższe, zawsze niższe, ale mimo tego to jakoś tak całkiem nisko mi tu w tym roku wyszło. No i oczywiście część pomidorów jest w tych wiaderkach z Biedronki. Są tutaj, cześć Fidek, i są też tutaj jeszcze. O, tak sobie stoją w tych pojemnikach, no i chyba im dobrze, bo są całkiem zielone. Tylko to, jak mówię, jeszcze nawet nie kwitną, a wiadomo, te w namiocie już kwitną i mają już małe owocki, także ja się tam cieszę. Tam są zaszczepki od Pauliny. Paulina, zobacz, każdy jeden pieniążek się przyjął, a za chwilę Wam pokażę te zaszczepki, które jeszcze były dołączone do tych pieniążków. No ale zanim dotrę do domu, to pokażę Wam jeszcze mojego powojnika, który kolejny zakwit. No coś fantastycznego. Jeden kwiatek, ale robi robotę. Jest bardzo, bardzo duży, także już się cieszę. Tutaj się pnie wyżej. Tutaj też. W ogóle to tak kwitnąco się tu dość zrobiło. Bardzo, bardzo przyjemnie już. Zobaczcie na ten kolor tu. No coś obłędnego. Przecudownie to wygląda. No i tam też. Już kwitnie. Tu na stole też. Tam. No i oczywiście tamto okno. No a tam. Patrzcie, jak to jest. To jest po prostu piękne. Ja po prostu się strasznie tym wszystkim cieszę. I czekam jeszcze, że tu coś zakwitnie, tam będą owocki. Miodzie. Tak wyglądają zaszczepki, Paulina. Zobacz, jakie tutaj są już korzenie. Muszę wymienić wodę. Na razie ich nie przesadzam, bo nie mam perlitu, a u nas nie mogę go kupić, więc dopiero jak gdzieś wyjadę, to wtedy będę mogła je przesadzić, ale mają już naprawdę mocne korzenie i myślę, że już po prostu w tej ziemi by sobie poradziły, dałyby radę. A zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Dopiero pokazywałam Wam pączki. Proszę bardzo, zakwitły te piwonie i pachną obłędnie. Szkoda, że tak króciutko. Choć zobaczcie, no nie wszystkie jeszcze się rozkwitły, więc mam nadzieję, że będą mnie cieszyć dłużej niż tylko te parę dni, ale nie dość, że piękne, to jeszcze obłędnie pachną.
Także cieszę się strasznie, że po prostu Emilia je dostała. No a tutaj czekam, żeby wybyć z domu i kupić ten perlit i posadzić właśnie te patyczaki i inne, bo nawet zobaczcie, ten gość też ma, ojojoj, przeogromne korzenie, a mi się nigdy nie udało zaszczepić hederki, bo to jest hedera. Ja mówię, że hedera cholera, a tu proszę od serca, to po prostu puściło przeogromne korzenie i mam nadzieję, że mi się uda ją uchować, tak jak te pieniążki. Dobra, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też w komentarzach, kto z Was ma dłuższy weekend, bo jutro jest święto, czwartek, więc może ktoś z Was ma dłuższy weekend, będzie odpoczywał przez te parę dni. Także napiszcie mi to. Ja Emilii nie zapisywałam na przedszkole, bo tam można było zapisać na piątek. Zrobię jej wolne, niech odpocznie. Może nam się uda przespać do 9, choć wątpię, bo ona jak nie idzie do przedszkola, to po prostu wstaje dużo wcześniej. Nie wiem, wszystkie dzieci tak miały, ja też tak miałam i pewnie Wasze też tak mają, że jak przyjdzie sobota czy niedziela, to one wstają bez budzika, bez niepotrzebnego budzenia. One nas budzą jeszcze, słuchajcie. Człowiek chciałby pospać, a one po prostu cyk. I jakby wiedziały, że mogą dłużej pospać, to akurat robią nam na przekór i wstają wcześniej. Także miłego czwartku, bo nie wiem, czy tak jak mówię, większość z Was będzie miała to wolne, czy nie. Ja wiem, że teraz jest trudno, że tych świąt jest więcej, więc ciężko wyciągnąć ten dzień wolnego od swojego szefa. Chyba, że jesteście swoimi szefami i robicie sobie wolne, to Wam gratuluję i życzę Wam dłuższego weekendu, a ja z Wami widzę się już w piątek, także do zobaczenia w piątek, kochani.